Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Stało się coś, co przewidywaliśmy, że się stanie. Stany Zjednoczone w sposób dość inteligentny eskalują sytuację wojenną na naszym terytorium, a politycy, którzy realizują interes Stanów Zjednoczonych, w tym bardzo pomagają, nasi politycy, z naszych wyborów. Dziś, proszę Państwa, z racji tego, że zajmuję się i geopolityką, a szczególnie sprawą wojny na Dalekim Wschodzie Ukrainy i Zachodzie już Rosji, byłem pytany z trwogą w oczach przez różnych ludzi, co dalej, po tym, jak udzielono pozwolenia Zełenskiemu na atakowanie celów w głębi Rosji. Podobno celów wojskowych. To nie jest jeszcze takie złe, ale dużo było prowokacji w tej wojnie i jeszcze pewnie będzie, więc to się nie skończy na celach wojskowych. Na naszej stronie www.cw24.tv jest taka specjalna rubryka War Leaks i tam na przykład jest ostatnio dodany film, jak ukraiński dron zaatakował ekipę monterów elektrycznych z charakterystycznym ich technicznym wozem w niebieskich kombinezonach trzech rannych. No nikogo nie zabił, ale zaatakował. To są te prowokacje. Dzień w dzień, ale to dzień w dzień atakowane są miejscowości, czy na terenie Rosji, obiekty cywilne, domy, samochody prywatne, jak i też atakowane są cele w byłych obwodach Ukrainy. No ale to już chyba nam prezydent Zełenski wytłumaczył, że na swoim terytorium możemy robić, co chcemy, tak? To wytłumaczył. I o tym w mediach nie ma żadnej informacji. Nie ma równowagi, nie ma obiektywnego przekazu informacji, który wymaga, żeby program był traktowany jako obiektywny, zapytania drugiej strony. Nie ma czegoś takiego. Ja po raz kolejny przyznaję, że moje treści są jednostronne, subiektywne, aczkolwiek chciałbym, życzyłbym sobie, żeby tak jednostronne i subiektywne treści były podawane w mediach głównego nurtu, przez co jestem obiektywny, bo nie okłamuję, że to jest tylko prawda. Ja przekazuję informacje, oczywiście weryfikuję je, sprawdzam, dla równowagi, żeby uzupełnić to, czego brakuje w mediach głównego nurtu. To jest moja linia programowa. I to jest zgodnie z polskim prawem, zgodnie z etyką zawodu dziennikarskiego. A więc mamy zmianę sytuacji. Dziś dużo będzie w programie o tym, bo musimy wiedzieć, co się dzieje i co nas może czekać. Na przykładzie audycji Wiadomości TVN. Od tego zaczynają program, jakby to było najważniejsze, bo to jest najważniejsze. Bo to jest najważniejsze, tylko szkoda, że jednostronnie i szkoda, że w sposób, który usypia naszą czujność i nakłania do zwykłych obywateli do takiego samego stanowiska, jakie mają interesiarze amerykańscy, jak i politycy, którzy tu im pomagają nas eksploatować. Zaczynamy fakty. Dobry wieczór. Ta wojna trwa już 1000 dni. Rosjanie brutalnie atakują, a Ukraińcy ze wsparciem Zachodu bronią się. Agresja... Rosjanie brutalnie atakują. Kilka dni temu, 2-3 dni temu był dość silny atak rosyjski na terytorium Ukrainy. Wystrzelono rakietę Iskander, jak i też drony Geran poleciały. Kalibry chyba też tam te hipersoniczne pociski też chyba poleciały. Rosjanie dla swojego społeczeństwa, a mogliby, jak to robi Ukraina, czyli podkreślając, że zadali Ruśni bolesny cios, że tam spalili im nawet obiekty cywilne, to Rosjanie szczycili się tym, że w trakcie tego potężnego ataku nie ucierpiał żaden cywil, a było to sto kilkadziesiąt pocisków ogólnie. Dlaczego? Dlatego, że
puścili te rakiety w godzinach, kiedy nie pracowało się na Ukrainie i kiedy, zdaje się, było jakieś święto. Wybrali taki moment, żeby nie było strat cywilnych. To dobrze świadczy o Rosjanach i przeczy narracji, która jest wytwarzana w mediach głównego nurtu. Samo to, że Rosjanie dla swojego społeczeństwa podali taką informację, oznacza, że nie jest budowana dzika ukrainofobia w Rosji. Że społeczeństwo ma wiedzieć, że no, szanujemy Ukraińców i ta wojna nie jest wymierzona przeciwko nim. To dobrze, bo w naszych mediach z kolei była, pamiętacie, taka narracja, która się cały czas utrzymuje, że wszystko, co rosyjskie, jest złe, łącznie z tym, że Rosjanie są źli, bo na przykład wybierają Putina, bo nie robią mu Majdanu i tak dalej, więc oni są zboczeni wręcz genetycznie. Taka była narracja. To jest karygodne i karalne w Polsce, takie postępowanie. W Rosji nie karmi się nienawiścią tak, jak karmi się nas, a szczególnie Ukraińców. Co na Ukrainie już nie działa. Do nas jeszcze to nie dotarło, jeszcze nie zrozumieliśmy, jeszcze cały czas jedziemy na kredytach, a kryzys pełną gębą. Tylko z racji tego, że jedziemy na kredytach, on się nie ujawnia. Tylko i wyłącznie dlatego. Dlatego tego nie rozumiemy. A więc ze strony rosyjskiej nie ma tej brutalności, oczywiście jest, bo to jest wojna, ale nie tak, jak przedstawiają w mediach. To jest naginanie rzeczywistości przez pana prezentera, który oczywiście czyta z promptera przygotowany dla niego tekst. Armii Putina przyniosła śmierć, tortury, gwałty i konsekwentne rujnowanie kraju. Prezydent Wołodymyr Zełenski wystąpił dziś w Parlamencie Europejskim, a jego armia pierwszy raz uderzyła w Rosję rakietami Atakams. Szkoda, że prezenter nie powiedział rujnowanie którego kraju, bo to było dwuznaczne. My się domyślamy, że chodzi o Ukrainę, ale oni w dalszych informacjach twierdzą, podpuszczając w ten sposób Rosjan, licząc, że to do nich tam dotrze i więcej rzeczywiście przyznajecie Państwo, jak śledzicie media rosyjskie, dociera informacji z Zachodu niż do nas ze Wschodu. Tam jest większy obiektywizm. Tam się mówi na przykład o ofiarach, o dużych stratach. Tam minister obrony narodowej, pan Białousow, robi audyty, wsadza do więzień generałów, pułkowników za różnego rodzaju fraudy, a po drugiej stronie tego nie ma. Nie ma, kompletnie. Jakby nikt nie popełniał zbrodni wojennych. Zbrodnie wojenne zawsze się trafią. Ludziom odbija na wojnie, prymitywni ludzie najczęściej lądują w armii i takie rzeczy się zdarzają. Ale zwróćcie Państwo uwagę, do nas informacje o zbrodniach ukraińskich w ogóle nie docierają. Nie ma, jakby nigdy nic. Nigdy nie mówiono o tym, że w Doniecku Ukraińcy zamordowali kilkanaście tysięcy cywili. Teraz jest taka akcja pod Kurachowem, tam są ukraińscy żołnierze praktycznie wzięci w kocioł i jak wioska Kurachowka, niedaleko Kurachowa, została zdobyta przez Rosjan, to przestały być prowadzone ataki na Donieck. Dopiero od tego momentu. Tam z tej Kurachowki prowadzone były ataki i przydałoby się, żeby to wytłumaczyć też polskiej opinii publicznej. Dlaczego obiekty cywilne w Doniecku były przez, już 10 lat bombardowane? Prezydent Zełenski przemawiał. Ukraińska armia uderzyła amerykańskimi pociskami Atakams w cele w Rosji 130 km od granicy. Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że 5 rakiet zostało zestrzelonych, a jedna uszkodzona i że nie ma strat. No i podali jakby informacje z Rosji, co przeczyło temu, co mówiłem, ale to, proszę Państwa, być może, że tylko i wyłącznie dlatego, że my ich do tego zmuszamy w komentarzach, bo kiedyś tego w ogóle nie było. Tak, 6 zdaniem strony rosyjskiej, bo strona ukraińska tego nie komentuje, 6 rakiet ATACMS, bo proszę Państwa, już mi się nawet to Atakams udziela. Ja bym chciał, żebyście koledzy, no ja nie wiem, może to jest nieistotne, ale no wszystko tak będziecie przekręcać.
A ta CMS, Army Tactical Missile System, a nie ATACMS, to mi się kojarzy z jakąś kamerą do filmowania. Co to w ogóle jest? Sześć rakiet to oznacza wydatek dla, no właśnie dla kogo? Dla podatnika, ja uważam, europejskiego. To jest około 6 milionów dolarów. A to oznacza 24 miliony złotych, proszę Państwa, jedna salwa. 24 miliony złotych. To znaczy, że musiały być trzy wyrzutnie do tego użyte. 24 miliony złotych, bo na pewno Amerykanie do tego nie dołożyli. Chyba, że no, jeszcze idzie wydusić ze społeczeństwa amerykańskiego jakieś pieniądze. Biden na koniec kadencji może chcieć zostawić spalony kraj Trumpowi. No wyciągnij z biedy, bo jak nie, to cię po prostu tłum poleci i zlinczuje. To może tak być, że częściowo zapłacił podatnik amerykański, a częściowo my. O tym jeszcze będzie. Ale posłuchajmy chwilkę, bo zaraz spuentuję wiadomości TVN24. Przepraszam, nie będę wdawał się w szczegóły. No, nie powie, ile wystrzeli. I teraz mamy ATACMS-y i wykorzystamy wszystkie możliwości. Proszę Państwa, ATACMS tak z dnia na dzień przeszkolone wojsko do strzelania na dalekie dystanse, aż się wierzyć nie chce, że nie operują tym żołnierze NATO, którzy byli szkoleni latami do obsługi tego typu broni, a na pewno nawigowane są i cele są ustalane bezpośrednio od żołnierzy NATO, bo Ukraińcy nie mają tego wywiadu dalekiego zasięgu. Te samoloty szpiegowskie, latające radary i tak dalej, satelity są do dyspozycji Ukrainy, a w zasadzie wydają im polecenia. Czyli NATO ustaliło, gdzie ma spaść rakieta ATACMS, ale może ostatecznie nacisnął guzik Ukrainiec. Aczkolwiek nie mamy żadnej wątpliwości, że ten system można odpalić zdalnie bezpośrednio z Białego Domu, wciskając system za pomocą łączy. Nie mamy chyba żadnej wątpliwości, prawda? To samo dotyczy, proszę Państwa, tych pocisków Storm Shadow, Hammer i tych niemieckich. To nie są pociski, które tak sobie Ukraińcy mogą wystrzelić. Nieco wcześniej prezydent Francji Macron odwalił komedię z Brytyjczyków wysoko postawionych, że pojechali do Białego Domu, do pana Joe Bidena i zabiegali w Białym Domu o pozwolenie, żeby ich broń mogła być używana do bombardowania celów w głębi Rosji. Myślę, że kazano im to zrobić, żeby wina, i mam nadzieję, że strona rosyjska to będzie rozumiała, że wina za zniszczenie, jakich planuje się dokonać w Rosji, żeby wina spoczywała na Europejczykach. To specjalnie odegrali taką komedię. To Joe Biden zorientował się wraz ze swoim klanem politycznym, że mocno przegrali wybory. Być może się ocknął, że to dopiero do niego dotarło. I rzeczywiście trzeba modlić się za Trumpa, żeby mu się nic nie stało. Pozwolić temu chłopu zaszyć się gdzieś w bezpiecznym miejscu na te 2 miesiące. A nawet zorganizować jakieś punkty obserwacyjne na przedpolu jego tam rezydencji, bunkra, cokolwiek i tak dalej, i tak dalej. Proszę to podpowiedzieć sztabowcom, niech on się teraz nie naraża, nie musi, wygrał wybory, już nie musi widać się z tłumem, bo go mogą zabić. Stany Zjednoczone słyną z zabijania swoich prezydentów, jak nie szli po linii wielkich korporacji. Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że w nocy armia uderzyła w magazyn broni w pobliżu Karaczewa. Z kolei szef Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji sprecyzował, że zniszczono amunicję artyleryjską z Korei Północnej. Do tego ataku doszło zaledwie 2 dni po tym, jak zachodnie media poinformowały, że prezydent Biden dał Ukraińcom zielone światło do atakowania celów w Rosji ATACMS-ami, które mają zasięg do 300 kilometrów.
proszę Państwa, i to jest właśnie ta polityka już naszego systemu. Dwa dni po tym atak. Już ich przeszkolili przez dwa dni. To jest, proszę Państwa, fenomenalne wojsko. Ale trzy dni wcześniej Biały Dom mówił, że nie da pozwolenia. No to raz daje, raz nie daje, raz daje, raz nie daje. I to samo jest też z naszą polityką. Nie wyciągamy konsekwencji. Ciągle wybieramy ludzi, którzy ciągle nas oszukują, ciągle nas zwodzą. Realizują jakiś czyjś cel, nie wiadomo czyj, a my ich ciągle wybieramy. Proszę Państwa, z tymi Koreańczykami ja uważam, że Rosja popełniła błąd. Niepotrzebnie ich sprowadziła. A nie musieli. Ja rozumiem, że armia rosyjska jest mniej liczna. Proszę Państwa, to trzeba sobie zdać z tego sprawę. Jest mniej liczna niż armia ukraińska, tam na froncie. I zrobiono z tego aferę. Koreańczycy przyjechali brać udział w misji szkoleniowej. Chodzi o napięcie, jakie pewnie niebawem będzie pomiędzy obiema Koreami. Front nie opiera się na armii koreańskiej, która nawet tam nie uczestniczy w walkach. To jest fake. Póki co nie uczestniczy. Ale było to pretekstem dla Joe Bidena, żeby pozwolić zaatakować cele w głębi Rosji, które już były wcześniej atakowane rakietami ATACMS i rakietami HIMARS. To ta sama wyrzutnia, tylko jest mniej pocisków w kasecie. Więc teraz tylko czekać, jak nas pogonią na tę wojnę, która stoi w miejscu, proszę Państwa, pamiętacie Państwo, jak kilka miesięcy temu pokazywałem Wam film o tym, że nacjonalista, taki wojskowy, co stoi z tyłu, robotników wypychają na pierwszą linię, frustrował się, że 20 kilometrów front od Pokrowska, kilka miesięcy temu, a oni zamiast robić umocnienia w Pokrowsku, to sadzą krzaki. I to go frustrowało. Proszę Państwa, od tego czasu armia rosyjska tylko na tym małym odcinku, na odcinku Pokrowska, miejscowości gdzieś 20 tysięcy mieszkańców, małe miasteczko, posunęła się o 10 kilometrów, tylko w tym jednym bąbelku, w tym małym polipie. I oto afera jest? I oto jest afera? A, przepraszam, obwód kurski zaatakowany przez armię ukraińską, to co? No to ci powinni się cieszyć, proszę Państwa, oni ciągle w tych audycjach tłumaczą nam, ile zostało zabitych Rosjan, że tam potworna ilość i tak dalej. No to o co się bać? To czym straszyć? Jakoś Rosja nie idzie do nas. To Ukraina idzie w stronę Moskwy. Więc puszczenie nas, ten argument, bo on padnie, to on już pada z ust niektórych polityków krajów NATO, on nie bez powodu pada, bo on ma już urabiać opinię publiczną. Jest bez sensu. Nie jesteśmy w ogóle zagrożeni. Ja się w ogóle nie boję. Jeżeli chodzi o armię rosyjską, w ogóle się nie boję. Nie przestraszyliście mnie nawet informacjami o balonach, dronach i tak dalej. Absolutnie nie. Bo to jest dęte wszystko. To wy naprawdę uważacie, że my już mamy siano w głowie i nie rozumiemy prostych rzeczy? Jakbyśmy byli tacy prości, to byśmy nie wiedzieli, jak przeżyć do pierwszego w tym waszym systemie, który stworzyliście na wybitnie wysokich podatkach. Proszę Państwa, Polska już oficjalnie wydaje blisko 5% PKB na tak zwaną obronność, na zbrojenia. 5%. To są potworne kwoty. My wydajemy więcej już niż Francja. A ile jest pieniędzy wydawanych poza tym budżetem? Z budżetów gmin. Różnego rodzaju dofinansowania z Ministerstwa Edukacji. To są wszystko pieniądze ładowane w zbrojenia. Tego jest naprawdę znacznie więcej. My już chyba wszystkie podatki płacimy nawet. Nawet to, co korporacje od nas
ściągają w postaci zawyżonych marsz, na co im rządy, głównie Morawieckiego, pozwalały, też były przeznaczane na obronność. Ostatnio chodzi takie zdjęcie, jak Coca-Cola ufundowało wraz z Czerwonym Krzyżem chyba mobilne kostnice na Ukrainie. To też są wydatki wojenne, mimo że ściągane z rynku cywilnego. Tego jest potężna ilość. My nie wytrzymamy jako Europa następnych 2 lat. My nie wytrzymamy. Oczywiście skończy się to tym, czym była oszczędność Europejczyków po II wojnie światowej. Wielkim wyzyskiem, bo zadłużymy się na następny wiek w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, w ogóle dziś widzimy, jak to się rozegrało w latach 30. Dziś to widzimy, jak finansiści z Wall Street, przy wsparciu oczywiście monarchii na przykład brytyjskiej, co oni nam zrobili? To oni doprowadzili do władzy Hitlera, to oni wywołali kryzys wcześniej, żeby Hitler mógł dojść do władzy, to oni później wytłumaczyli narodowi niemieckiemu, kto jest winny, i pogonili go i ten naród Hitlerem na wojnę. I na początku propaganda, tak samo jak nasza teraz propaganda, to nie jest nasza, to jest Warner Brothers, podpuszczała Niemców, jak to będziecie żyli, jak to każde gospodarstwo rolne będzie miało kilku niewolników z Polski, Rosji, głównie z Polski, bo Rosjan to zabijali po prostu, nie traktowali ich jak ludzi. Jak to będzie pięknie wyglądało, więc naród niemiecki na początku wojny widział sens, popierał Hitlera. A później skończyło się to wielką tragedią narodu niemieckiego. Dziś Niemcy rozumieją, państwa satelickie III Rzeszy w dzisiejszych czasach, narody tego nie rozumieją. Hitleryzm bardziej jest żywy. Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina niż w Niemczech. W Niemczech niedopuszczalny jest ten hitleryzm. Choć za Scholza taka próba była, że trochę to tam odżyło. Scholz to jest w ogóle fatalny kanclerz, fatalny premier dla nich. No i z racji tego, że Hitler entuzjazmem, propagandą goebbelsowską bardzo poszedł na wschód i wcześniej na inne kraje Europy, powstał poważny problem dla Europejczyków, głównie liderów. I poprosili niby o pomoc Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone nie wchodziły do wojny, tak jak teraz, nie wchodziły do wojny, a potem była ta prowokacja ze statkiem. I oficjalnie wywołały wojnę Hitlerowi i od tego momentu już Hitler miał problem. Już mu tak gładko nie szło. Bo potem już trzeba było Hitlera spacyfikować, pomagając Europejczykom, za co wzięli pieniądze. Hitler, gdy zrozumiał, aczkolwiek pewnie tam miał kogoś, komu do ucha mówił, kontynuuj, jesteśmy z tobą. Ciężarówki General Motors, ciężarówki Forda cały czas z naszych fabryk będą służyły twojemu Wehrmachtowi. Tak to było. Ale gdyby on wtedy powinien zrozumieć, że wpadł w pułapkę i powinien się gwałtownie wycofać i przeprosić i zrobić z Niemiec rejon umocniony, wtedy to by było najgorsze dla Wall Street. Bo gdyby się wycofał, to państwa europejskie, to jest całe sedno, już zmierzam do niego, przepraszam za zbyt długi wstęp, ale niektórzy tej historii nie znają. Gdyby się wycofał ze Związku Radzieckiego, z Polski, z Francji, z innych krajów i zrobił z Niemiec bunkier, to Stany Zjednoczone nie zarobiłyby na pomocy dla Europy. I groziłoby to upadkiem Stanów Zjednoczonych. Ale on tego nie zrobił. On walczył do końca. W związku z tym coraz więcej trzeba było i wykrwawiał naród niemiecki. W związku z tym coraz większa pomoc szła ze Stanów Zjednoczonych do wszystkich, łącznie ze Związkiem Radzieckim. Lend-Lease Act. No i po II wojnie światowej przyszło płacić. Proszę Państwa, wszyscy płaciliśmy Stanom Zjednoczonym za to, że pomogły zwalczyć Hitlera, który chciał nas pozabijać. To jest tak jak z partiami, to jest ten sam numer, że jeżeli jakaś partia, PiS na przykład,
zrobiła mi krzywdę, mi jako na przykład przedstawicielowi zawodu dziennikarskiego, to ja będę głosował na największego jej wroga, żeby mi uratował życie, bo ten największy tej partii wróg, czyli Platforma, obiecuje, że ich załatwi. Tak nas angażują w popieranie własnych partii i odwrotnie. Jak Platforma zagroziła mojemu bytowi, proszę Państwa, za Platformy te słynne śmierci w piątek, nie pamiętacie? Przecież marzyliśmy o tym, żeby w końcu przyszedł PiS z tym swoim Prawem i Sprawiedliwością. Tak było. A to wszystko jest umówione. Oni sobie krzywdy nie zrobią. Tak to działa. Więc popieraliśmy PiS, żeby doszedł do władzy. Żeby tej Platformy nie było, tego bandytyzmu, żeby nie było. A potem przyszła inna forma wyzysku z momentem nastania władzy PiS-u i tak dalej, i tak dalej. I tak samo zrobili z Hitlerem. Dalibyśmy wszystko, żeby uratował nas rząd Stanów Zjednoczonych, a formalnie to korporacje, bo Hitler chciał nas pozabijać. To jest ta sztuczka. To jest ta sztuczka. I nawet za PRL-u, proszę Państwa, fabryki buchały, produkcja szła. Spłacaliśmy jako kraj, który uległ zniszczeniu przez człowieka Wall Street, Adolfa Hitlera, spłacaliśmy węglem, spłacaliśmy produktami. Proszę Państwa, w Polsce nie było szynki, a w Stanach Zjednoczonych Polish ham, polska szynka była bardzo popularna i inne produkty. Dlatego, że spłacaliśmy. To samo było ze Związkiem Radzieckim. Związek Radziecki spłacał to, tylko jak było powiedzieć społeczeństwu za PRL-u, że ta znienawidzona Ameryka dostaje od nas paczki, tak? No trzeba było wytłumaczyć, że to do Związku Radzieckiego idzie. To wszystko było spłacanie wojny. I to samo w zachodniej Europie. Z końcem lat 90. takie kraje jak Francja, Niemcy przestały spłacać zobowiązania wojenne. Niemcy też płaciły oczywiście odszkodowania. I od tego momentu Europa zaczęła się rozwijać. Wcześniej co mieliśmy w Europie? Silniczki w samochodach. 600, 500, 600, Volkswagen jak miał 1100, to już był wyższy model. Bo obowiązywały 900 w Volkswagenach, Foxach, Polo i tak dalej. Zapomnieliśmy. Ale w miarę od lat 90. rozwoju Europy, która pozbyła się tych potwornych spłat za Lend-Lease Act, za pomoc wojenną, zaczęliśmy wchodzić na wyższy standard życia. I w tym głównie pomogła nam Rosja, która zmieniła się ze Związku Radzieckiego na Rosję. Putin był namawiany, mówiłem Państwu lata temu, był namawiany na taką małą, lokalną wojenkę przez Wall Street. Cały czas pewnie jest z nimi w kontakcie. Ale nie zrobił tej wojny. Były poważne prowokacje. Ja uważam, że miał chytry plan. Chciał tak dopaść, dorobić firmy europejskie, żeby te przegoniły firmy amerykańskie. Bo te traktował pewnie za największe zagrożenie. I to generalnie zaczęło wychodzić. To zaczęło wychodzić. Aż ci z Wall Street siedli, pomyśleli, no zaraz, nasza tu firma General Motors traci palmę pierwszeństwa, inne firmy to samo, zaczynają nas ci pracusie z Europy wygryzać? To tak nie może być. Przejęli media. Zainwestowali w podsłuchy. Podstawili swoich polityków. I zaczęli realizować politykę korzystną dla siebie, dla Wall Street. Ale mało. Trzeba odciąć było Europę. Mówiłem o tym, że odetną Europę od surowców i energii z Rosji. Mówiłem o tym, a przede wszystkim też rynków zbytu. To się wtedy wszyscy śmiali. Dziś właśnie to mamy. Dziś mamy odcięcie. I dlatego ten Putin jest zły. Bo cały czas nie chce zaatakować Europy. Cały czas nie chce. Oni go do tego zmuszą. Ale to już może być po naszym trupie. Wybory prezydenckie teraz idą. Wybory prezydenckie. W maju są wybory prezydenckie. Proszę Państwa, też uczulam. Głosujcie sobie na kogo chcecie. Cały czas jestem pytany, co z wyborami. Mnie przeraża uczestnictwo w kampanii.
ja będę poddany poważnej wiwisekcji. Nie przez jakichś tam obsmarkańców w internecie, co do żadnych efektów nie mają. Już półtora roku mnie szkalują i nic, bo nic nie znaczą. Pieprzą takie głupoty, że nikt poważnie się nie zajmie publikacją tych ich rewelacji, nawet gdyby były prawdą, a nie są. Bo zbyt dużo, zresztą niektórzy z nich nawet tam udowadniają, że mają poprzestawiane klepki, bo są jakimś tam, ktoś mi przysłał takie śmieszne, że jakimś tam osobami są jakimiś takimi, no coś nawiedzone takie i oni w to wierzą. Więc nikt ich, mnie naprawdę poważni ludzie prześwietlą. Nie boję się tego, ale życia nie będę miał, tak? Życia nie będę miał. Ale bez podpisów jest to niemożliwe. Jeżeli 50 tysięcy osób ogląda odcinek, to jest, proszę Państwa, dwa podpisy na osobę. Dobra, powiedzmy, że 20 tysięcy ogląda wrogów, to 30 tysięcy. To jest, proszę Państwa, 3,5 podpisy na osobę. A są ludzie, którzy są w stanie zebrać 1000. Bez podpisów nie da się wystartować, a bez startu odpowiedniej osoby narracja kandydatów będzie jednostronna, będzie fatalna. Oczywiście oni mogą zaryzykować, wystawią kogoś o poglądach, które niby będą głosiły dobre stosunki ze wszystkimi naszymi sąsiadami, ale on to zrobi tak komicznie, tak fatalnie, od wyglądu po wymowę, po argumenty, że ludzie czym prędzej znowu zagłosują na tych, którzy chwilę później staną na czele armii i będą nas pchać na ubój. Tak będą wybory wyglądały. Jeżeli nie będzie kogoś w tej kampanii, kto oczywiście pewnie przegra, choć różnie może być, kto da odpowiednie argumenty w odpowiedniej formule, sensowne, to przebieg tej kampanii będzie tak wyglądał, że po wyborach wyjdzie, że wszyscy godziliśmy się na wojnę. Bo ci kandydaci, a szczególnie ten, co wygra, powie: to był mój program, państwo daliście mi kredyt zaufania, ja go tylko realizuję, a więc wojna. Tak będzie to wyglądało. Przemyślcie to. Więc jeżeli mamy coś zmienić dla nas wszystkich, łącznie z naszymi wrogami, łącznie z głupimi ludźmi, którzy nie rozumieją sytuacji, to nie ma takiej sytuacji, że nawet w grupach, w gronie osób, które zbierają podpisy, jest ktoś, kto otwiera japę i mówi, że trudno się zbiera podpisy. Wykopujemy taką osobę, bo ona na pewno jest nasłana. Podpisy się łatwo zbiera. Tylko trzeba trochę popracować. Trzeba poświęcić temu czas. A jeżeli nie poświęcimy czasu, no to potem już nie narzekajmy. To już wybory do parlamentu pokazały, jak to wszystko działa. Tu jest trochę inna sytuacja, bo to są wybory jednomandatowe, okręg jednomandatowy, jeden okręg, jeden mandat na cały kraj. I tutaj tu jest mniejsze ryzyko jakiegokolwiek sabotażu. W miarę z biegiem czasu będziemy się zastanawiać, czy to zrobić. Państwo musicie tego chcieć. Jeżeli Państwo nie będziecie tego chcieli, to ja, przepraszam, ja na siłę też nie będę parł w tę stronę i ja sam podpisów 100 tysięcy nie uzbieram. A nie pcham się do tego, żeby było jasne. To jest jak z Chrystusem. Ja tego nie chcę. Ja się nie chcę dać ukrzyżować. No dobrze, rozgadałem się, ale proszę Państwa, to jest bardzo ważne. Weszliśmy w nowy etap rzeczywistości. Ciekawostki ciekawostkami, ale musimy znać ich dążenia. Chcą nas pozabijać świadomie, a niektórzy nieświadomie, wydaje mi się, że się nic im nie stanie, a się stanie. Nawet w tym artykule uspokajają nas cudacznymi argumentami. Posłuchajcie. Po miesiącach ukraińskich próśb Joe Biden zmienił zdanie w związku z rozmieszczeniem na froncie północno-koreańskich żołnierzy. W odpowiedzi Putin podpisał nowelizację doktryny nuklearnej. Rosja straszy nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz. Ja mogę odpowiedzieć tak, podpisał, dobra, papier zniesie wszystko. I proszę Państwa, tutaj prezydent zachowuje się niestety jak idiota. Ja przypominam, że ostatnio sąd wydał wyrok, gdzie uniewinnił kogoś za nazwanie prezydenta idiotą, ale on się zachowuje jak idiota. To słynne jego niegodne urzędu prezydenta nie strasz, tak?
Nie można w ten sposób. Proszę Państwa, jest tu kompletny brak logiki. Każdy organizm postawiony pod ścianę atakuje. Tak jesteśmy zaprogramowani. Jeżeli ktoś jest jakimś wybitnym psychologiem, niech to potwierdzi. Tak jesteśmy zaprogramowani, że chociaż tuż przed śmiercią, ale zabiorę wrogowi cokolwiek, tak? To jest taki mechanizm. Oni dążą do tego, żeby za pomocą Ukraińców wykrwawić Rosję, a później w planie uważam, że jest puszczenie nas na wojnę. Bo nie mają żadnych argumentów na to, co do tej pory się wydarzyło, na tą tak zwaną pomoc, jak i to, co obiecują, zapowiadają. To nie, tam nie ma żadnej logiki, oprócz tego, że chcą po prostu pokonać Rosję kompletnie, łącznie z likwidacją władz rosyjskich. A wydaje mi się, że wymyślili sobie taki plan, że chcą wykrwawić Rosję, puścić nas na wojnę i ta wykrwawiona Rosja ma mieć coś w rodzaju Majdanu, że ekonomicznie wykrwawiona Rosja, że tak sobie ktoś wymyślił w głowie, będzie przejęta przez lud z nowym liderem, takim nowym Gorbaczowem, który już nie będzie miał żadnych skrupułów surowce rosyjskie za 1/3 ceny oddawać Wall Street. A później zabiorą się za Chiny. I do tego wykorzystają Rosjan i nas. Bo Rosjan jest za mało, żeby się zabrać za Chiny. Militarnie oczywiście. To jest nasza przyszłość. Dla nas, dla każdego człowieka, nawet niezbyt zdroworozsądkowo myślącego, tylko nawet działającego instynktownie, różnorodność jest korzyścią. Wielobiegunowość władzy jest korzyścią. I my to wszystko rozumiemy. A w tym scenariuszu rzucenia Rosji na kolana, podbicia jej i pokonania Chin, proszę Państwa, jawi się później jednobiegunowy świat. We władaniu jednej osoby wręcz. To na pewno dla nas nie będzie korzystne. Jak będą dwa ośrodki silne, albo nawet trzy władzy na świecie, nic się nie stanie. Będzie dobrze. Według decyzji Putina każdy konwencjonalny atak na Rosję i Białoruś wspomagany przez mocarstwo jądrowe może być uznany przez Kreml za wspólną agresję. No bo gdyby Rosja udzieliła pomocy jako mocarstwo nuklearne, kraj nuklearny Meksykowi, który by chciał odzyskać swoje zabrane przez Stany Zjednoczone ziemie, no to, proszę Państwa, chyba nie mamy żadnej wątpliwości, że Meksyk byłby zbombardowany bronią nuklearną. Żeby było szybciej, nie dlatego, że to by było konieczne, bo Stany Zjednoczone dałyby radę Meksykowi, ale poniosły dość znaczne straty, a wysłanie broni nuklearnej jest tańsze. Zawsze tak było. A nam prezydent, proszę Państwa, zwierzchnik sił zbrojnych. Dlatego te wybory są ważne. Proszę Państwa, ja nie wiem, czy nie przyjdzie w drugiej turze wyborów głosować na kandydata PiSu. Jeżeli by takie coś jak Radosław Sikorski się dostało, że jakby wygrało te tak zwane prawybory w Platformie. Pcha się Sikorski gdzie tylko może. Bajeczki opowiada, jest miły, uśmiecha się, taki, znam ten uśmiech. Trzeba uważać, proszę Państwa, TVN szczypie Tuska cały czas, bo to jest amerykańska stacja, wychwala Sikorskiego. Zwykły dureń oglądający wiadomości TVN-u powie, że też przecież Trzaskowskiego. Tak, ale o Trzaskowskim to mówią, że to taka laleczka, a tu to mąż stanu. I że ma 70% poparcia. Platforma zrobiła swój sondaż i wyszło, że 70% poparcia to ma Trzaskowski, a nie, przepraszam, Sikorski, tak? Sikorski. Ewidentnie Warner Brothers chce mieć tego agenta CIA, Sikorskiego, zwierzchnikiem sił zbrojnych. On już ma nawet pewnie mowę przygotowaną. Gdy odchodziłem z funkcji ministra obrony narodowej za rządów PiSu, to są ci politycy, co to obojętnie, która partia, to on musi być, bo on służy komuś z zewnątrz. Chcesz wygrać wybory? To musicie go mieć u siebie. To tak działa.
A my myśleliśmy, że do tej pory, że oni tak przechodzili, bo się pogniewali na swoją partię. Nie. Po prostu ich partia jest teraz odsunięta, a teraz ta ma rządzić. No to agenta tam swojego wstawiamy. Tak to działa. Ja nie znam, proszę Państwa, znam ludzi z Platformy, z PiS-u, ale tych z Platformy, bo prawybory mają się odbyć, czyli ludzie Platformy mają zagłosować, czy Trzaskowski, czy Sikorski. Ja nie znam nikogo, i to w Kujawsko-Pomorskim, skąd jest podobno Sikorski, kto by się zakochał w Sikorskim. Przecież te dziewuchy z Platformy, to one piszczą za Trzaskowskim. Ja nikogo innego nie widzą poza Trzaskowskim, ale TVN nam powie, że 70% to chce Sikorskiego. Tak to działa, tak to działa. I wyjdzie Sikorski, agent CIA, zaangażowany militarnie w wojnę ze Związkiem Radzieckim i powie, jak odchodziłem z ministerstwa, powiedziałem, ja kocham ten resort. Pamiętacie Państwo, ja kocham ten resort. I spełniły się moje marzenia i teraz już mam zwierzchnictwo nad armią. On jest do tej roli przygotowywany. Uwaga, żaden Sikorski. Jak Sikorski by... halo, ci wszyscy działacze z Platformy, wiem, że niektórzy oglądacie. Jak wybierzecie Sikorskiego i dojdzie do drugiej tury między Sikorskim a Łebkiem z PiS-u, to my wszyscy zagłosujemy na tego z PiS-u. Żeby była jakaś równowaga, przeciwwaga. Stracicie wszystko. Pomyślcie, zanim wymyślicie w ogóle Sikorskiego. On jest tam wam potrzebny jak piąte koło u wozu i na pewno się nie lubią z Tuskiem. I ze wszystkimi. Sikorski, wiecie, to jest samotny biały żagiel. On tam nie z wami na pewno przebywa. I proszę Państwa, kto się? Generał Pacek się wypowiada. Do niedawna pieprzył bzdury na temat Rosji. Wszedł w stan spoczynku i teraz, proszę Państwa, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. Miał od razu kilka funkcji. Dlatego służy systemowi. Rektor Akademii Obrony Narodowej jednocześnie. I patrzcie, ile on ma etatów. Asystent szefa sztabu generalnego Wojsk Lądowych i Wojsk Specjalnych. Proszę bardzo, ile funkcji. Co tam ten Pacek nam powie w kwestii zwiększenia zagrożenia dla nas, bo mnie ludzie z trwogą pytają, co dalej? Robi wszystko, co można, żeby zastraszyć Zachód przed większym wsparciem Ukrainy. Proszę Państwa, Putin robi wszystko, żeby zastraszyć Zachód. A może, żeby się Zachód opamiętał? No przecież my mówimy o atakowaniu łącznie jego osoby. Że my stymulujemy Ukraińców, bo tam niby, że Zełenski chciał te rakiety. Zełenski to się boi, żeby w ogóle nic z niego nie walnęło. Proszę Państwa, ostatnio pojechał na pierwszą linię frontu, wczoraj zdaje się, która jest pod ścisłą obserwacją dronów rosyjskich. Ja mam w to uwierzyć. To tylko z woli Rosji on żyje. Tylko z woli Rosji on żyje. Trudna jest rola Zełenskiego. On musi między jednymi a drugim, między młotem a kowadłem, a jeszcze mu załóżnego za plecami postawili i czuje jego oddech, że może być z nim źle. I proszę Państwa, pani ekspertka z tych takich fundacji z udziałem kapitału amerykańskiego narobiło się, szczególnie w antysystemie tego, narobiło się, uwaga, to pół konfederacji tam siedzi. Nic się nie stanie, pani z Fundacji Pułaskiego mówi. Nic się nie stanie. Nie bójcie się tej nowej doktryny Putina, że możecie odparować. Nie. Bo ja tu z Fundacji Amerykańskiej tu wam mówię. Użycie takiej broni zmieniłoby nie tylko przebieg całej tej wojny, ale tak naprawdę zmieniłoby przyszłość całego świata. I ja osobiście nie wierzę, aby była Rosja skłonna użyć taktyczną broń nuklearną wobec państwa, które nie posiada takiej broni. Proszę Państwa, parę dni wcześniej mówiono, łącznie z tym, że Zełenski to powiedział, że my możemy swoją broń atomową wyprodukować. No tak było. A pani ekspertka z bardzo opłacanej fundacji takie pieprzy bzdury, że ona nie wierzy, że Putin... Proszę Państwa, to ona bardzo skomplementowała prezydenta Rosji. Już tłumaczę dlaczego. Bo raz ci schizofrenicy mówią, Putin jest szalony.
To w tej samej audycji. Jak to on tam niszczy, bombarduje. A z drugiej strony on tak nie zrobi, bo on nie jest szalony, mówią. No proszę Państwa, to jest absurd, prawda? To jest absurd. Bo on nie zaatakuje kraju, który nie ma broni nuklearnej. Proszę Państwa, ale to już jest element akceptacji, że gdyby miała Ukraina broń, to mógłby atakować wtedy. Proszę Państwa, oni igrają ogniem tu na naszej szerokości geograficznej. Bo po co w ogóle ta fundacja Pułaskiego jest? Po co to w ogóle istnieje? Albo to Paffere. Czy Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Po co to w ogóle, po co tego tu najechało? Ja założę się jeszcze, że Polonia na to, ta nasza Polonia, ci, którzy nawet nas oglądacie, założę się, że jeszcze zmuszają was do wpłacania pieniędzy na to coś, na te brednie wygadujące. Proszę Państwa, no to proste sprawdzam dla pani ekspertki. A gdy Stany Zjednoczone bombardowały nuklearnie Hiroshimę i Nagasaki, gdzie Japonia już leżała na cztery łopatki rozłożona, już nie było żadnego zagrożenia, to można było, to proszę Państwa, pani powinna być ekspertką od Stanów Zjednoczonych, to można było tę bezbrodną już Japonię zbombardować bronią nuklearną? To co, Putin nie zrobi tego? To woli umrzeć? Naprawdę pani nie ma podstaw wiedzy, jak działa mózg Homo sapiens? Każdy przyparty do muru ugryzie. Każdy. W ostatniej chwili. Każdy. To wszyscy wiemy. Dlatego jeńców zawsze prowadziło się pod bagnetami. Bo z desperacji różne rzeczy robili. A te bagnety działały na ich wyobraźnię. Każdy przyparty do muru ukąsi. Każdy. Bo będzie się bronił. Potężne zagrożenie Biden stworzył dla naszego życia. Potężne. To samo w dzienniku TVP, w tych ich informacjach. To samo. Ten sam przekaz. To samo, proszę Państwa, w Polsacie. Dziś te same elementy. Ja już Państwu dalej nie... Możecie sami sobie obejrzeć wiadomości TVN-u. Te same elementy w pierwszej informacji w każdym wydaniu wiadomości. Czy TVP, czy Polsat, czy TVN. Śmieszny tylko... Z tego chyba najśmieszniejszy jest Polsat, bo gdy zaczynają informacje, mówią najbardziej wiarygodny program informacyjny. A w tych pozostałych to samo. No to jak to najbardziej? Jak tam to samo? I w każdym z tych programów znalazła się oczywiście Bucza. Chyba tę Buczę wywołaliśmy w ostatnich naszych odcinkach. Wyśmialiśmy, że coś ostatnio o Buczy nie ma, no to dowalili Buczę. Bucza cały czas jest niewyjaśniona, proszę Państwa. Cały czas nie ma nazwisk ofiar. Według analityków rosyjskich i moich też analiz, w Buczy zostali zamordowani przez najemników ludzie, którzy postawili się po stronie rosyjskiej, bo mieli białe opaski na rękawach. Pokazywałem Państwu te nagrania. I niechcący. Rosjanie pewnie nie wzięli pod uwagę, że można tak przedstawić będzie fakty w przyszłości, gdy wycofywali się z tamtych rejonów. Już oczywiście w tych audycjach mówią, że po wycofaniu się Rosjan, już nie mówią, że armia ukraińska bohatersko ich wygoniła, tylko że się Rosjanie wycofali. To już jest duży sukces. To chyba było w TVP z kolei. Ale gdyby wiedzieli, że tak zostanie przedstawiona sytuacja Buczy, to by pewnie żołnierze chodzili z kamerami i by wszystko udokumentowali, ale nie zdawali sobie sprawy. Gdy powstała legenda o kłamstwo, o wymordowaniu załogi z Wyspy Węży, no to wtedy nagrali, pokazali tą załogę, dopiero wtedy zareagowali, ale do Buczy już nie mogli wejść i nagrać i pokazać, jak było. Bo ta Bucza już była pod kontrolą wtedy ukraińską. Tak to widzę, tak to widzę. A jak się tworzy takie fakty? To jest, proszę Państwa, scena, gdzie funkcjonariusze zaraz będą mówić reżimu w Gruzji na ten wspaniały rząd, który ujawnił prawdę o tym, co się działo w Gruzji i uwięził zbrodniarza wojennego Saakaszwilego, zbrodniarza przeciwko ludzkości. Były wybory i, proszę Państwa, ktoś się nie zgadza z tymi wyborami.
ci, co przegrali, czyli ci proamerykańscy, którzy twierdzą, że są proeuropejscy. I policja ogłasza, że protest jest nielegalny. Zawsze za protestami takimi to, proszę Państwa, stoi Wall Street. Zawsze opłaca. To są początki Majdanów. I zobaczcie, rzeczywiście, gdy się to ogląda, no to nie sposób nie stwierdzić, że jest brutalność władzy w Gruzji. Bo takiego chłopaka, widać, że to taki ideowiec, proszę Państwa. Zobaczcie, sweter, dżinsy, kłaki, takie te sprężynki ma. Widać, że to ideowiec, że to nie jest żaden tam obcięty na łyso, jakiś taki anarchista i tak dalej. Zwykłego kolesia, taki student. I zobaczcie, ilu policjantów go tarmosi i go tu łapią, i go ciągną, proszę Państwa, za ten swet mu rozciągają, a kobiety go bronią. Proszę Państwa, to jest dramatyczna scena. Kobiety bronią przed złą policją, bronią chłopaka, tak, którego na pewno gdzieś tam skatują. I on się opiera. No, jak ma się nie opierać, jak on jest niewinny, to on się opiera. A ich jest, proszę Państwa, tu 15 dookoła niego. Puszczajcie go. Dziennikarze, to wszystko tam z kamerami. Jakoś tych dziennikarzy nikt nie pałuje jak we Francji przy protestach czy w Stanach Zjednoczonych. Jakoś tam do dziennikarzy nikt nie strzela. Wszystko można by tak było odebrać, gdyby nie scena wcześniej. Proszę Państwa, tu są funkcjonariusze, którzy nie chcą dopuścić, żeby dalej te protesty tam się rozszerzały i krzywdziły cywili, którzy zadecydowali, że nie chcą tej władzy, chcą tą władzę. I tu mamy taką grupę pomieszaną policjantów z cywilami. To głównie dużo jest reporterów, którzy tam sobie kręcą. I tutaj od tej strony, proszę Państwa, o, ten właśnie kędzierzawy student w tym szyku bojowym z instrukcji Antify, plecaczek z różnymi gadżetami tam w środku, wlatuje, zobaczcie, i kijem uderza na oślep niemal, bo to widać, że to taka sierota, policjanta w rękę, w dłoń, a potem w twarz. I policjanci muszą go zatrzymać, bo on dokonał przestępstwa, proszę Państwa. I się wtedy na niego rzucają. I jak się tego nie pokaże, tylko się pokaże biednego studenta maltretowanego, brutalność policji. No zaraz. Widzieliście, co zrobił, tak? Z partyzanta, z nienacka wleciał i uderzał na ślepo. Mógł oko wybić temu policjantowi. Może nawet wybił. Nie znamy skutków. Wyraźnie strzelił go w twarz. Nie oceniajmy sytuacji po wycinkach, tak? Starajmy się cały kontekst zobaczyć. I to robimy w programie Musisz to wiedzieć. Dokładnie to. Nie stawiamy się za żadną stroną. Chcemy zakończenia wojny i żeby się ci nasi politycy uspokoili. Ale oni boją się. Oni się boją w tej chwili o własne majątki, własne życie, że gdy nie pokonają Rosji, to będą się musieli wyprowadzić i będą dziadami gdzieś w Stanach Zjednoczonych. A te majątki, które zdobyli tutaj na nas, nadmiernymi wypłatami i szwindlami, szybko im się skończą i będą się musieli wziąć do roboty. Więc uważam, że na tyle, ile ich znam, a im wyżej, tym gorzej, że oni chcą naszym życiem się sami zasłonić. Dla nich, nawet gdybyśmy byli w stanie wojny i tak jak wzorem Ukrainy, rzucali nas na pierwszą linię, żeby chociaż jeszcze miesiąc, chociaż jeszcze dwa miesiące tu posiedzieć, jeszcze nagrabić lub zarobić, to dla nich jest to korzyść. I oni nas wpuszczą w wojnę, bo się boją o własne stołki, własne majątki się boją. Że jakby, nie daj Boże, Ukraina padła, to strefa wpływów Rosji się tak poszerzy, a my z kolei, ze względu na kryzys, w jaki nas wpuścili, odwołamy ich w wyborach, że będą musieli stąd uciekać. To tylko o to w tej chwili ci politycy walczą. Z ich punktu widzenia jest o co. A my tego nie rozumiemy cały czas.
To samo jest, proszę Państwa, w tej chwili w Abchazji. Nagle mamy protesty. Nagle, mówiłem w ostatnim odcinku, nagle jakiś tłum wjeżdża i tam niszczy ogrodzenie w jakimś ministerstwie. To nie jest przypadek. To Abchazja, oficjalnie część Gruzji, ale działając jakby niezależnie, to dzięki działaniom Rosji uzyskała niezależność, jakąś tam niezależność. Teraz może ssać kilka matek. Nie, nie pasuje. Trzeba protesty. Łatwo jest w takich krajach lub niezależnych regionach jak Abchazja wywołać bunt. I zwróćcie Państwo uwagę, że te bunty wokół Rosji się wywołuje. Mamy nawet taki komunikat. Źródło regionalne, gdzieś tam gruzińskie, podało, że w Gruzji protestujących szkolono do zadań siłowych, w tym zbrojnej konfrontacji z siłami bezpieczeństwa. No widzieliśmy tego chłopaczka z plecaczkiem, tak, a la Antifa, który brutalnie, proszę Państwa, to co jest w antysystemie polskim, tutaj mówię o Flipie i Flapie, to jest dosłownie jakbym program Netflixa oglądał. Brutalność, banderyzowanie ludzi. Oczywiście pod hasłami tam prorosyjskości. To jest robota CIA. Czy oni sobie zdają z tego sprawę, czy nie zdają? Spokój, tylko i wyłącznie spokój. Nie da się wywołać wojny, jak ludzie tego nie będą chcieli. Jak będą wyluzowani, będą śmiać się z każdej agresywnej postawy. Nie da się po prostu się nie da. Nie da się popchnąć takiego narodu na wojnę. I tu prezydent Polski powinien troszkę spuścić z tonu. No ale, proszę Państwa, Duda się już uspokoił. Gdy jego partia przegrała wybory, tam jeszcze troszkę pofikał, ale ostatnio to nawet zaczął tak trochę współpracować i tak zaczął nawet dobrze się wyrażać, tam w miarę dobrze na temat stosunków tych polsko-rosyjskich, przyszłych, po wojnie i tak dalej, aż nagle stracił kawałek palca. Dziwna sytuacja. Ja nie sądzę, żebyśmy mieli do czynienia z fajtłapą, bo pan Duda tłumaczył, że przy pracach domowych, proszę Państwa, no, stracić kawałek palca przy pracach domowych, to co trzeba robić? Ja nie znam takiego przypadku. Ja rozumiem się skaleczyć. Ale przy pracach domowych prezydent, który nie musi nic robić, bo w ramach prawa polskiego, proszę Państwa, wszystko, co rodzina prezydenta posiada, robi, wszystko musi być na koszt państwa. To co on tam majsterkował sobie, tak, hobbystycznie, ale nie, w pracach domowych, proszę Państwa. Co innego, gdyby, wiecie, wytłumaczył, że no mam pasję, robię modele samolotów i się piłą uciąłem. A to wygląda jak sytuacja z filmu gangsterskiego. I po tym, jak stracił palec, nagle mamy bardzo agresywnego, prowojennego prezydenta. Wcześniej Scholz był taki. Kręcił, udawał głupiego, póki się nie zderzył z drzewem. I chodził w opasce jak pirat, w tym na wyjazdy międzynarodowe jeździł. To dla mnie to jest dziwne zachowanie, bo ja widzę taką scenę jak z filmu Ojciec Chrzestny, gdzie ucinają palec, jak nie zrobisz tego. No wiem, daleko posunięta teoria, ale gdyby tak było, to byśmy i tak nie mieli możliwości, żeby to sprawdzić. Ale proszę Państwa, dziwne rzeczy się dzieją. Tym politykom, którzy zbaczają z wcześniej ustalonej linii korzystnej dla Wall Street. To jakoś tak nagle oko podbite, palec straci, a to zamach na tego, a to na tamtego. No, za dużo tych przypadków. Ponadto ambasada tam w tej Gruzji, USA w Tbilisi ma gotówkę na 20 dni, aby pobudzić protestujących. No dziś już wiemy oficjalnie, bo Wiktoria Nuland się wydała, że tych ludzi biednych z tego Majdanu w Kijowie to opłacono. I ci prości ludzie po prostu dostawali hajs za tupanie, krzyczenie i bardziej radykalne formy. A potem ktoś jeszcze nagle do nich strzelał. No i mamy ofiary, i mamy legendę, i mamy wielki zryw. No tak się to robi. Tak się to robi. Ja nie zamierzam poświęcać swojego życia, życia moich bliskich, jak i wszystkich rodaków, tylko i wyłącznie dlatego, że jakaś grupa zawodowa protestuje. No to trudno.
to gdzie żeście byli w wyborach? Trzeba było pomóc tym, którzy mówili, wyraźnie mówili. Nie dopuścimy do biedy, będzie dobrobyt, będzie prąd po 40 groszy. Zagospodarujemy wszystkich obywateli, żeby w kraju było dobrze. No to wybraliście tych, którzy mówili, że będą militaryzować. No to dobra, to tak będzie, to będziecie zmilitaryzowani. Chciałbym teraz Państwu pokazać, jak wygląda sytuacja w Rosji. To jest medium koncesjonowane, które prawi o sprawach związanych z wojną, jak oni to mówią, specjalną operacją. No zawsze tak się nazywa, to misja, to i tak dalej. No wojna to wojna, dobra. Zresztą mniejsza o terminologię, to jest nieistotne. I ich stać na obiektywizm. Nie wierzę, że po stronie ukraińskiej mogłoby dojść do czegoś takiego. Oni mówią tutaj o ataku na Odessę, gdzie były atakowane cele militarne ukraińskie. No i doszło, to w polskich mediach oczywiście coś niesamowitego z tego zrobili. Współczujemy oczywiście ofiarom, ale winę ponosi obrona przeciwlotnicza Ukrainy. Wielokrotnie pokazywaliśmy Państwu, odkłamywaliśmy fejki, jak działa obrona przeciwlotnicza Ukrainy. Oni się nie liczą z ludnością cywilną. Wydaje się, że nawet jest to na rękę, bo zawsze mogą wtedy pokazać światu, patrzcie, cywile giną. A rakiety leciały z innych kierunków. To samo, gdy toczka U upadła w Kramatorsku, to wmawiano nam, że to była rosyjska rakieta. Rosja mówi, my nie mamy na stanie nawet czegoś takiego jak toczka U. Kiedyś mieliśmy, to Ukraina je ma. Zresztą skończyły się toczki U, pamiętacie, one się już skończyły. Nawet z innych krajów pościągali, ale już się skończyły, już nie ma tej rakiety. Dość precyzyjna rakieta i z bolesnymi skutkami. Chyba na Białorusi jeszcze mają. Też oczywiście dziś postraszyli Białorusią, że Białoruś chce nas napaść. No proszę Państwa, no oni mają nie po kolei w głowie, ale ja chciałem, żebyście zrozumieli, jaki jest klimat w Rosji. W kontekście tej agresywnej, dosłownie przedstawiani są Rosjanie jak Hitler. To tam jest tak. Oni sobie rozmawiają związani z wojskowością dziennikarzy, vlogerzy. Сегодня мы наносили ракетный удар по Одессе. Dziś robiliśmy atak na Odessę. И ракета системы противовоздушной обороны Patriot сбила Искандер. I przeciwlotnicza rakieta Patriot strąciła Iskandera. Tak w ogóle mówię, a rakiety ATACMS to jest broń ofensywna, to nie jest broń defensywna. Вот, Искандер упал, погибли люди. I patrzcie, co mówi Rosjanin. Искандер упал, no i zginęli ludzie. Oni to mówią, oni to przyznają. Nie ma tego zakłamania. Ale? Вот. Украинская сторона признала этот факт, что они Патриотом сбили ракету, ракета упала, куда не должна была упасть. No i że nawet strona ukraińska przyznała, że zbili Patriotem tą rosyjską rakietę i że ta upadła tam, gdzie nie mogła upaść. Ale wiecie Państwo, dlaczego przyznali? Bo to było w Odessie. A wiemy, że w Odessie większość obywateli to Rosjanie, w tym wojskowi też. Po prostu to się wydało. Z tego względu, że tam trudniej jest zakłamać przeciwko Rosjanom rzeczywistość, a poza tym były dowody. Вот почему признали, потому что саму ракету Patriot уже, ну, осколки этой ракеты по интернету разлетелись. То есть уже скрывать, в принципе, было и морозиться нечего. Поэтому они решили. Dlatego, że tam było mnóstwo ludzi, rakieta rzeczywiście uderzyła blisko tam osiedla, w osiedle cywilne, więc dużo ludzi wyszło i zaczęło nagrywać. I tam były, proszę Państwa, charakterystyczne odłamki dla tej rakiety Patriot, dla tego MIMA. No więc pytanie do Ukrainy, jak i też do tych wszystkich szkoleniowców, proszę Państwa, natowskich, którzy ich podobno szkolą, a może do operatorów natowskich. Jak Wy ustawiacie system obrony przeciwlotniczej, że strącacie rakiety Iskander, które mają pół tony głowicy, bezpośrednio nad ludnością cywilną? Nie możecie przestawić tego systemu? Czy jest Wam na rękę, żeby
było więcej ofiar, wtedy będzie więcej informacji w mediach. Tu do dziennikarzy też. Dlaczego nie zadają pytań? Dlaczego Rosjanie, gdy masowo drony są wysyłane nad terytorium Rosji, dlaczego Rosjanie nie strącają nad głowami cywili? Dlaczego? Dlaczego tam nie ma takich ofiar? I dalej, posłuchajmy, żebyśmy wiedzieli, jaki jest klimat w Rosji. Żebyśmy nie dali się naszczuć na jakikolwiek naród. Jak mówię, wozglawić to informacyjny wiektor, informacyjny powód. Вот. Поэтому, потому что там вначале было, ну, как бы, да, непонятно, машины горят, люди погибшие и так далее. И он там говорит, что было видно, что палило все самоходы, и люди сгинали. Нет, я просто говорю к чему, что когда мы попадаем, допустим, в дома, это не значит, что Путин сидит и такой, срочно в девятиэтажку в Харькове уничтожили там. А тот другой говорит, ну, ходи о то, что это не есть так, что... Putin bezpośrednio wydaje rozkaz walić w osiedla cywilne. No oni przez sam kontekst tej rozmowy widać, że rozumieją, i to byli wojskowi, oni rozumieją, że w cywili się nie strzela. Czytałażny, da, i вот стреляют в этот девятиэтаж. Конечно же, бьют по военным объектам, там, но вот в жизни так бывает, что техника там, ну, где-то техника сбой получила, где-то ее воздействие какое-то внешнее на нее было, и она отклонилась от курса, попала туда, куда не надо было попадать, и там, конечно, оказались люди, которые пострадали. No i on mówi, że no to po prostu tak jest, że nieraz zdarzy się jakiś wypadek, ale ja winię za to ukraińską obronę, która z premedytacją od początku wojny zestrzeliwuje rosyjskie rakiety nad terenami mieszkalnymi. Dalej tam, no, takie bywa, to же samo. To jest, jeśli nasza strona куда-то стреляет, да, вот сейчас, ну, хохлы там могут сказать: "Смотри, он специально своих этих палачей обеляет". Нет, если наши куда-то бьют, они бьют по конкретным целям, да? Мы видим, что там где-то были там какие-то, значит, военные из-за границы, да, приехали, там, западные. Dokładnie, proszę Państwa, facet mówi, że bijemy po konkretnych celach. Nam nie zależy na tym, w dorozumieniu, żeby ucierpieli cywile, bo nawet przez logikę nie stanowią dla nas żadnego zagrożenia. Ja przypominam, że Rosji miały się rakiety skończyć 2 lata temu. Gdzie mówiliśmy, Rosja jest producentem rakiet, chyba największym producentem rakiet na świecie, więc nie mogą się po prostu skończyć te rakiety. I to jest rosyjska rzeczywistość. Tam nie ma chichotu, że haha, zginęli Ukraińcy. Nie ma czegoś takiego. Nigdy nie widziałem. Zdarzy się nieraz jakiś wariat, ale to na zasadzie wyjątku. Tak samo po stronie ukraińskiej. Na pewno są tacy, którym nie podoba się banderowskie zachowanie na Ukrainie, ale niestety o tym też nie ma dyskusji w mediach. Może by się wcześniej wojna zakończyła, ale powtarzam, niektórym politykom nie na rękę jest, żeby się zakończyła wojna. Pewnie ze Stanów Zjednoczonych ich straszą, że no wiecie, jak Putin wygra, to wasze dni są policzone i dlatego oni tę wojnę pompują. Ale my nie powinniśmy dać przyzwolenia jako wyborcy. Jeszcze trochę tej demokracji jest. Jedni z zagranicy, da, przyjechali tam zachodni, tam какие-то dobrowolcy, najemniki, kto jak хочет, to jak tak nazywać. No właśnie, miałem to dokończyć. Rosjanie strzelają nieraz w obiekty cywilne na zasadzie hotelu czy jakiejś szkoły, jak mają informację głównie, że tam są najemnicy. Ci, którzy przyjeżdżają zarobić na wojnie. Proszę Państwa, na Ukrainie normalnie działają szkoły wojskowe, no, jednostki też normalnie działają, ale te obiekty nie są w takim zainteresowaniu jak te, gdzie pojawiają się najemnicy. Uważam, że Zachód robi to z premedytacją. Słyszałem nawet o takich sytuacjach, że jest jakaś grupa najemników, która przyjeżdża do jakiejś miejscowości, ostentacyjnie się zachowuje, żeby wszyscy widzieli. Część z tych ludzi podkabluje na pewno Rosjanom, że przyjechali najemnicy i tu stacjonują, a ich już tam nie ma. I Rosjanie wtedy biją w to miejsce. Takie rzeczy dzieją się na wojnie.
Dlatego ten pomysł, który brzmiał jeszcze niedawno, żeby siąść do stołów rozmów i rozmawiać, jest bardzo ważny. No ale zobaczymy. Na razie mamy ATA CMS. Proszę Państwa, arsenał Stanów Zjednoczonych obliczany jest na 4000 rakiet ATA CMS. Nie wiem, jak to by miało wpłynąć na los wojny. Nie wiem, jak to by miało, gdyby nawet cały ten arsenał wystrzelili. To samo dotyczy też arsenałów europejskich. Do tego stopnia, że Wielka Brytania na przykład potrafi pochwalić się na konferencji prasowej, że przekazała Ukrainie 12 pocisków Storm Shadow. Co to ma zmienić? Tu w jednej salwie strącone zostały 6. Trudna jest do strącenia rakieta ATACMS. Ona w tej końcowej fazie pokonuje, proszę Państwa, kilometr w sekundę, gdy spada na ziemię, tam pod kątem 70 paru stopni. To jest duża szybkość. Pamiętajcie, że jeszcze do niedawna Brytyjczycy i Amerykanie próbowali nam wmówić, że są w stanie strącić głowicę pocisku międzykontynentalnego, ten Intercontinental Ballistic Missile, ICBM, która leci z szybkością 30 km na sekundę. To jest, proszę Państwa, jakaś bzdura. Rakieta ATA CMS jest bardzo trudna do strącenia, w tej końcowej fazie niemożliwa. Więc te igraszki z bronią traktujmy poważnie. Nie ma możliwości, żeby się ustrzec przed bronią nuklearną. Nie ma takiej możliwości. A poza tym już planety nie będzie, klimatu nie będzie. I dalsza część paniki. Szwecja i Finlandia wydały podręcznik dla obywateli, broszurę, którą dystrybuują wśród ludności, jak przygotować się na wypadek wojny z Rosją. I o tym amerykańskie Politico. Proszę Państwa, no obłęd. Nagle coś się stało. Gdy Blinken, który długo się nie pokazywał, przyjechał do Europy, to wiedziałem, że coś się wydarzy. Chodzi o to, że pewne rzeczy mówi się w cztery oczy, dosłownie na ucho. Masz zrobić to, masz zrobić to, masz zrobić to. Zawsze wizyta kogoś takiego jak sekretarz stanu w Europie poprzedzała później nieprzyjemne rzeczy. I stąd mamy zaognienie sytuacji. Panika, panika. Proszę Państwa, no to po to Szwecja i Finlandia wchodziły do NATO, żeby obywatele się bali? To po to ludzie w Szwecji wymieniali rząd, żeby było po staremu? To przestrzegam Państwa przed zmianami w stylu PiS na PO, czy PO na Konfederację i tak dalej, bo to są te same partie. To są te same partie, w tych samych mediach mają udział. I inna sytuacja, to jest, proszę Państwa, kuriozalne, między Finlandią a, zdaje się, Republiką Federalną był jakiś światłowód, który został przecięty, o tym wirtualna Polska. I nie powiedzieli tego wprost, ale proszę Państwa, Centralna Policja Kryminalna otrzymała wniosek o wszczęcie dochodzenia od państwowej spółki tam CINA, to pewnie ten operator i tak dalej, i tak dalej. I mamy tutaj, proszę Państwa, od razu nawiązanie do sytuacji, gdzie chyba też zerwano jakiś tam przewód i tam niby chiński jakiś statek handlowy, pokazane było zdjęcie, że ma zerwaną kotwicę, ale wcześniej byli to Rosjanie, tak? To też takie rzeczy. I jest nawiązanie, proszę Państwa, właśnie do tego chińskiego statku. Tylko problem polega na tym, że u wybrzeży, to jest chyba Gotlandia, tutaj w tym miejscu doszło do zerwania, oni jakoś to ustalili, mają jakieś tam mikroczujniki, wysyłają może sygnał i on wraca tam w milisekundę, a powinien szybciej i ustalili do kilkudziesięciu metrów, gdzie to jest zerwane, czyli awaria będzie szybko naprawiona, choć specjalny statek z Francji ma płynąć, który będzie to spawał i tak dalej, i tak dalej. A w mojej ocenie trudne jest do ustalenia, gdzie jest taka awaria.
że wiedzą do kilkudziesięciu metrów, no to jest bardzo podejrzane, bo może sami to zrobili. Tym bardziej, że na Gotlandii, w tym miejscu, stacjonuje bardzo poważny garnizon sił specjalnych Szwecji. Może sami to przecięli swoim braciom Finom, bo kiedyś Finlandia i Szwecja to był jeden kraj, żeby rosło zagrożenie. Jak nie można drona znaleźć, to, no to, to kabel można przeciąć. W każdym razie takie awarie się zdarzają. Szwecja słynie z tego, że ciągle gdzieś Rosja czy wcześniej Związek Radziecki ją inwigilują. I proszę Państwa, ta cała awantura z wciąganiem nas w wojnę między Rusinami, Ukraińcami i Rosjanami, notabene my kilka wieków temu praktycznie identycznym językiem się posługiwaliśmy, to jest tak ważna, że oni są w stanie w mediach głównego nurtu poświęcić nawet Izrael i mówić prawdę o tym, co Izrael wyrabia w innych krajach. Atak Izraela na gęsto zaludnione centrum Bejrutu, są ofiary i ranni. Proszę Państwa, to w ogóle nie powinno pójść. A jeżeli to poszło, to dlaczego nie było informacji atak Ukrainy na gęsto zaludnione osiedle w Doniecku? Tego nie było. Oni są w stanie nawet Izrael utopić, żeby tylko sprowokować nas, danie przyzwolenia, tak, społecznego do wejścia w wojnę z Rosją. Na szczęście obserwuję, słucham ludzi i takiego przyzwolenia nie ma. Wszyscy mówią absolutnie nie. Absolutnie nie. Zresztą widzicie, cudują już ile mogą, a tu niewiele z tego wychodzi. A jak świat reaguje na to, co wydarzyło się, na to pozwolenie na atakowanie celów w głębi Rosji? I proszę Państwa, ja mam pytanie, jak Rosja ma zareagować, gdy rakieta ATACMS leci w ich stronę? A może leci w stronę silosu z bronią nuklearną? Nie wiemy, prawda? Tam jest rozmieszczona też broń nuklearna. Rosja jest państwem, jest mocarstwem nuklearnym. To jak ma Rosja zareagować? Czekać, aż zaczną bomby atomowe detonować na terytorium Rosji? To, co zrobił Biden, choć oficjalnie tego nie zrobił, się wypiera, milczy w zasadzie, jest straszne dla całej ludzkości. I rozumieją to głowy państw, które zawsze są dobrze poinformowane, no chyba, że mają jakichś głupkowatych doradców na danym odcinku, no to wtedy mogą nie czuć klimatu w danym kraju i popełniać błędy. Dlatego zawsze funkcja doradcy głowy państwa powinna być funkcją odpowiedzialną. Taki człowiek powinien zawsze tylko i wyłącznie prawdę podawać, a głowa państwa niech wyciągnie wnioski. Ale, proszę Państwa, takiej Turcji nie można odmówić, że jest źle poinformowana. Turcja prowadzi bardzo dobrą politykę. Jeszcze do niedawna był to biedny kraj, a dziś to jest mocarstwo. I jest na drodze, żeby być jeszcze większym mocarstwem. I mamy pana Recepa Erdogana, przywódcę państwa tureckiego, który zupełnie inaczej niż przeciętny polski dziennikarz czy polityk ocenia tę sytuację. Użycie przez Ukrainę rakiet dalekiego zasięgu zwiększa ryzyko konfliktu nuklearnego, powiedział turecki prezydent Recep Erdogan. No i wielu innych poważnych ludzi tak ocenia tę sytuację. A nam jakaś cizia z Fundacji Pulaski mówi, że nie, Putin to się na pewno nie odważy. Proszę Państwa, oni nie będą mieli wyjścia, bo oni nie wiedzą, gdzie lecą te rakiety. A przecież Ukraińcy już swoją postawą, już oficjalnie, nawet tutaj na naszej szerokości geograficznej było mówione, udowodnili, że nie słuchają się instrukcji z zewnątrz. Czyli pozwalamy do 300 km cele, a oni zrobią 600 km i zaatakują Moskwę. Mogą tak zrobić. A teraz o panu Dudzie znowu. Jest naszym prezydentem, już co prawda końcówka kadencji, za długo był, proszę Państwa, dwie kadencje, taki człowiek. Co zyskaliśmy z prezydentury pana Dudy jako obywatele? Proszę Państwa, stanęliśmy w miejscu. To prezydent Duda podpisywał te wszystkie ustawy, które forsował Morawiecki.
On je wszystkie bezkrytycznie podpisywał. Jeżeli w kraju jest zastój, jeżeli są bankructwa, jeżeli ludzie wyjeżdżali i tak dalej, to wszystko jest dzieło Dudy, który nie ma pewnie sobie nic do zarzucenia. Cały kraj działa na podstawie prawa, jakie jest uchwalane przez Sejm. Chyba że prezydent zawetuje jakąś ustawę, ale nie. Prezydent podpisywał te wszystkie ustawy i dziś to, co widzimy w kraju, to jest, proszę Państwa, dzieło jego rąk. I on zamiast przepraszać nas, że się tak stało, to on jeszcze kombinuje, jak tu nas wplątać w wojnę. Choć zgodnie z moją teorią spiskową, skoro stracił palec, to może aż tak nie chciał. Ale teraz pewnie boi się, że inną część ciała może kawałek mu ujmą, a pewnie dla niego ten kawałek tej innej części ciała jest niezwykle ważny, jak podejrzewam. I dlatego będzie teraz już inny prezydent Duda. Ale przepraszać powinien. No to mieliśmy szczyt klimatyczny, który odbył się, zdaje się, w Baku, tak? Kilka dni temu, gdzie prezydent Duda, oni sobie takie robią, proszę Państwa, chyba po imprezie takie rodzinne zdjęcia. Takie, wiecie, do archiwaliów, żeby ku pamięci, to przecież przechodzi do historii taki szczyt. I tam Duda się nie pokazał na tym zdjęciu, bo oficjalnie nie chciał być na jednym zdjęciu z dyktatorem i tu obraził prezydenta Białorusi, pana Aleksandra Łukaszenka. Co jest bardzo fatalnym faux pas politycznym. I mamy teraz, który się zakończył, szczyt w Brazylii, to G20, czyli tych 20 gospodarek światowych. I mamy, proszę Państwa, pana prezydenta Francji Macrona, który reprezentował Francję na tym szczycie. I mamy ministra spraw zagranicznych, pana Ławrowa. On tu jest, pan Ławrow, w tym górnym prawym rogu. I proszę Państwa, idzie Macron podać rękę, przywitać się do tego wspólnego zdjęcia. I jak się Państwu wydaje, czy prezydent Francji, Macron, która to Francja, stara się tam walczyć ze złą Rosją i tak dalej, czy poda rękę? Bo na zdjęciu się oczywiście pokazał, nie tak jak niegodnie nas reprezentujący prezydent Duda, czy nie? Popatrzmy. Proszę bardzo, to jest ta piątka z Ławrowem. Jeszcze raz, żeby się utrwaliło. Jeszcze jakieś zdania zamienili ze sobą w serdecznej atmosferze. Proszę Państwa, minister spraw zagranicznych Rosji został zapytany o to, czy rzeczywiście nas tu oczy nie mylą, rosyjscy dziennikarze zapytali, czy przywitał się z prezydentem Francji Macronem. Minister Ławrow powiedział, że prezydent Francji Macron uścisnął mu rękę na szczycie G20 i mówi, to normalne, jak się ludzie znają, to normalne. Nie było żadnego triumfalizmu, tylko po prostu stwierdził fakt. No bo tak trzeba działać w polityce. Może nawet co innego robić, ale nie wolno się zachować jak ten nasz prezydent. No, też nie było wyboru wtedy, tak? Choć może inaczej by wszystko było, gdyby jednak Komorowski kontynuował prezydenturę. No i skoro jestem przy ministrze Ławrowie, to jego wypowiedź właśnie na szczycie G20 odnośnie tego, co zrobiły Stany Zjednoczone, uderzenie na obwód briański, paradoksalnie nie tam, gdzie podała polska prasa, zdaje się, rakietami ATACMS są sygnałem, że Zachód chce eskalacji. Proszę Państwa, no nie idzie się z tym nie zgodzić. Bo gdyby nie chcieli eskalacji, to by zaczęli to, co już zapowiadali, że trzeba siąść do stołów rozmów. To wygląda na to dosłownie. Blinken przyjechał i nagle zmienili zdanie wszyscy. Federacja Rosyjska będzie postrzegać wystrzelenie rakiet dalekiego zasięgu kontrolowanych przez amerykańskich ekspertów. To jest to, o czym mówimy. Tego Ukraińcy naprawdę nie daliby rady obsłużyć. Nawet nie wiedzieliby, gdzie uderzyć. Jakościowo nową fazę wojny ze strony Zachodu. Ataki na obwód briański rakietami ATACMS
nie byłyby możliwe bez udziału Amerykanów, mówi Ławrow. Federacja Rosyjska stanowczo opowiada się za zapobieżeniem konfliktowi nuklearnemu. Zaraz powiedzą, Ławrow nas straszy. Nie, proszę Państwa, jak wyczerpie się arsenał klasyczny lub będzie blisko końca, czego ewidentnie chcą Stany Zjednoczone, to Rosja używa w tym momencie broni nuklearnej. To jest automat, to jest logiczne. I to jest na rękę, proszę Państwa, Wall Street, bo straty są tak potworne. Rosja przychodzi do historii jako ten, kto użył broni nuklearnej. Kontakty z Rosją są już wtedy niemożliwe pod żadnym pozorem z Białorusią i w ogóle i tak dalej, ale wojna staje, bo wtedy dopiero oni zaczynają się cyrać i być może najważniejsze, nie wiem jak jest w sprawie amerykańskim, ale coś mi się wydaje, że gdyby w tym momencie prezydent Biden dostał odpowiedni pretekst, żeby wywołać wojnę z Rosją, to najprawdopodobniej będzie dalej rządził. Najprawdopodobniej będzie dalej rządził. A na pewno będzie miał wydłużoną kadencję, a gdy Stany Zjednoczone będą w stanie wojny, to już wtedy opozycja nie dojdzie do władzy. Ja tu bym radził republikanom tam w Stanach Zjednoczonych, już o ludziach Trumpa to nie mówię, zresztą syn Trumpa wypowiedział się jednoznacznie, że oni są szaleni idioci, to są szaleni idioci to, co oni zrobili w Białym Domu, że wydali pozwolenie. Ja bym radził się republikanom w tym momencie bardzo radykalnie postawić. Mają w tej chwili większość w Izbie Reprezentantów, bo ten głos prezydencki, tak, tam będzie decydował, znaczy na razie jeszcze nie mają. Ale mogą dużo zrobić, bo może tak być, że klan Bidenów już nigdy ich do władzy nie dopuści, a w trakcie stanu wojennego prezydent nabędzie takich kompetencji, że wyczyści sobie całą opozycję do zera, tak jak Zełenski na Ukrainie. Tu apel do naszych rodaków w Stanach Zjednoczonych, żeby to republikanom uświadomili, że Stany Zjednoczone, gdy wejdą w wojnę, to większość, jak pokazały wyniki wyborcze narodu amerykańskiego, popadnie w poważne problemy. I że Moskwa odpowiednio zareaguje na decyzję USA o uderzeniu w głąb Federacji Rosyjskiej. I ta rozmowa między Scholzem a prezydentem Putinem, która się odbyła przez telefon, która była jakby już takim pierwiozdnikiem, taką jaskółką, proszę Państwa, tego, co już się wydawało nam pewne. I tu nagle wszystko runęło w gruzach. Że ta rozmowa z Scholzem, który jest odpowiedzialny za odmowę, bo Scholz teraz broni wyników swojej partii, odmowę udzielenia tych rakiet Taurus, że to Scholz stoi za tą odmową i tak jakby Ławrow chciał mu pomóc w jego trudnej sytuacji. To są wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Ławrowa, częściowo dość celne, proszę Państwa. A republikanie w Stanach Zjednoczonych powinni jeszcze zwrócić uwagę na to, co mówi pan Donald Trump. Bowiem Donald Trump zapowiedział, że zaraz po dojściu do władzy ogłosi w Stanach Zjednoczonych stan wyjątkowy. Ja myślę, że tu chodzi bardziej o te stany graniczne, niby ze względu na nielegalną imigrację, a nawet wojskowy, mówi, taki wojenny, jak tu domyślam się przez tłumacza Google'a, i będzie wydalał nielegalnych imigrantów ze Stanów Zjednoczonych. To, proszę Państwa, oczywiście przy jakimś tam oburzeniu polityków z państw tak zwanych demokratycznych, ale to jest analizowane, że jesteśmy o krok od wojny domowej w Stanach Zjednoczonych. I tak się zastanawiam, o co chodzi z panem Donaldem Trumpem i panem Joe Bidenem, prezydentem i byłym prezydentem. Bo z tego może skorzystać Biden na przykład. Bo w tej chwili Trump urabia opinię publiczną, chcący lub niechcący, na wprowadzenie stanu wojennego na terytorium USA.
uważam, że to jest bardzo nieodpowiedzialna wypowiedź, z której może skorzystać Joe Biden. Też my z kolei musimy uważać na takich ludzi jak pan Borrell, to jest szef eurodyplomacji, taki minister jakby spraw zagranicznych, on reprezentuje Unię Europejską na zewnątrz. Jak wiemy, on odchodzi, na jego miejsce będzie wariatka, który to Borrell powiedział, że to na nas ma działać, że zezwolenie Stanów Zjednoczonych na uderzenie przez Ukrainę zachodnią bronią w głąb Rosji jest zgodne z prawem międzynarodowym i wierzy, że wszystkie kraje Unii Europejskiej będą tak to traktować. No, przede wszystkim nie wszystkie, bo na pewno Słowacja nie, na pewno Węgry tak nie będą tego traktować, Serbia nie jest w Unii, ale też na pewno tego tak nie traktuje. I jeszcze kilka krajów się znajdzie, które na pewno tego tak nie potraktują. Ale to jest wypowiedź pod zwykłych ludzi. A, zgodne z prawem. Proszę Państwa, to nie jest zgodne z prawem. Tłumaczę, nie wolno atakować mocarstwa nuklearnego. Albo sobie żarty robimy z przepisów ONZ-owskich, tak? I mówimy, że co tam ONZ? Albo nas nie ma. Nie wolno, bo to stwarza zagrożenie dla całej ludzkości. Być może z tego względu Ukraińcy, sterowani przez Wall Street, przez Pentagon, Stany Zjednoczone ogólnie, uderzały wcześniej, Ukraińcy uderzali wcześniej w te radary wczesnego ostrzegania rosyjskie. Dziś, ja nie wiem, czy Rosjanie naprawili te radary, czy nie naprawili tych radarów, ale dziś Rosja jest w takiej sytuacji, jest to fatalna dla nas sytuacja, że rzeczywiście ta doktryna Putina, Rosji znaczy, może spowodować atak nuklearny. Zależy, ile przez te 2 miesiące wyrządzą tymi rakietami szkód. Ukraina nie jest w tak niekomfortowej sytuacji jak Rosja, proszę Państwa. Mówi nam się, że Ukraina jest w niekomfortowej sytuacji, ale nie jest, bo zakłady produkcyjne, które produkują broń na Ukrainie, nie istnieją. Broń jest produkowana poza Ukrainą, która służy do wojny z Rosją. Za to broń w Rosji jest produkowana w Rosji. A więc jeżeli założymy, że to jest równowaga, skoro Rosja atakuje Ukrainę, niszcząc jej potencjał militarny, to Ukraina może atakować Rosję, niszcząc jej potencjał militarny. Tylko problem w tym, że ukraiński potencjał militarny jest produkowany poza granicami Ukrainy. Czego nie można atakować? To gdzie jest ta równowaga? Nie ma równowagi. Nie ma równowagi. To byłoby wtedy zbalansowane, jakby Rosja mogła atakować zakłady zbrojeniowe ukraińskie poza granicami Ukrainy. Czytaj, Polska, Niemcy i tak dalej, i tak dalej. I tego też nikt nie bierze pod uwagę, że potencjał militarny Ukrainy jest sprowadzany na Ukrainę. Czyli walka kogoś, kto ma jedną rękę związaną, z drugim, który ma dwie ręce wolne. I już na koniec chciałem Państwu uświadomić, że ta nowa, nagle po wizycie Blinkena, narracja to jest wszystko sztuczne. Równolegle z protestami w Gruzji, w Abchazji, nagle mamy protest w Berlinie, protest tysiąca Rosjan, że niby Rosjanie sprzeciwiają się działaniom przywódcy ich kraju. Proszę Państwa, no samo to, że się wyprowadzili, to już o czym świadczy. I budują gospodarki innych krajów, to też o czym świadczy. Chyba, że chodzi o tych, którzy wyjechali ekonomicznie i wrócą i zamierzają zainwestować te pieniądze. A tak, to już są obywatelami tamtych krajów, no. Ale nieważne. To jest, proszę Państwa, akcja propagandowa, ja uważam, że pod auspicjami CIA, która ma wmówić nam, że Rosjanie nie są za swoim prezydentem. To już jest przygotowywanie do tego, o czym mówiłem, do wywołania zamieszek i przejęcia władzy przez tłum pod kryzysie, jaki chcą wywołać w Rosji.
No i mamy właśnie demonstrację w Berlinie, w której niby wzięło udział 1000 Rosjan. I mamy tutaj dziennikarkę i dziennikarza Deutsche Welle. I ta dziennikarka, chyba sekcja rosyjska Deutsche Welle, pyta protestujących, no coś tam pyta i skąd jesteś? My chcieli pogadać z ludźmi, na samym którzy wyszli na akcję. Вот, молодые люди. Попросим перед... Chcemy przedstawić ludzi, którzy wyszli na akcję, no młodzi ludzie. Pokazać, скажите, пожалуйста, почему вы сегодня здесь? Proszę powiedzieć nam, po co ty dziś tutaj jesteś i taka z ogoloną głową aktywistka niosąca transparent, że Putin jest zbrodniarzem wojennym, to jest hasło pana Sławka Mencena i innych tam z Konfederacji, mówi tak. Może to akcja przeciw wojnie? Że to jest akcja przeciwko wojnie, proszę państwa. Że to jest akcja przeciwko wojnie. Niesamowite. I? Ja jestem z Ukrainy. A ja jestem z Ukrainy. I proszę państwa, to są ci, to w większości to tam Ukraińcy byli, a nie Rosjanie przeciwko swojemu krajowi protestują. Bo jeżeli to są Rosjanie i śledzą informacje znacznie bardziej obiektywne w swoim starym kraju, to niemożliwe jest, żeby tak totalnie byli po stronie krajów NATO. Prawda leży po środku. To jest ten kompromis, na który ja się mogę zgodzić, ale na pewno nie jest prawda taka, jak ją nam wciskają w mediach. To tyle na dziś i zapraszam na kolejny odcinek.